ostatnie, ostatnie pytanie. No bo tak zastanawiam się też, jadąc tutaj do pani, trzech wielkich pianistów XX wieku. Rubinstein, Horowitz i Richter. Który z nich, tak? No, który już się nich... pani do mnie domyśla, oczywiście, pytania. Który z nich jest mi najbliższy? Słuchałam nagrania Horowica niektóre, których nie dało się słuchać. Natomiast są takie, które są, no, porywają, więc i to samo Richter, więc no, słuchałam jego koncertu, no, Brahmsa, nie można było tego słuchać. Natomiast no, ma fenomenalne również nagrania, więc myślę, że każdy z nich bardzo mnie dużo nauczył przede wszystkim i wpłynął też na mój rozwój. Kobieca solidarność i no to jest wielki muzyk, wielka artystka, wspaniały człowiek, skromny, szalony, nieobliczalny, bezkompromisowy, ale no w tym tkwi jej wielkość. Ja ją uwielbiam i chociaż jest czasami szalona i tempa, które gra, są niejednokrotnie nieosiągalne przez wielu pianistów. Zaraz dosłownie dwa dni po konkursie, czy trzy dni po konkursie szopenowskim w Katowicach powiedziała, że ona nie cierpi recitali, tylko uwielbia grać albo z orkiestrą, albo kameralistykę, bo jak gra recital, to nie może spojrzeć na nikogo ani na lewo, ani na prawo i nic, nikogo nie ma, jest sama, jest osaczona. I ja sobie tak kiedyś pomyślałam, że zanim ona to powiedziała, że dlaczego ja tak rzeczywiście wolę grać z orkiestrą. I jakbym miał ktoś mnie spytać, czy ja wolę grać z orkiestrą, czy solo, recital, to od razu mówię, że wolę z orkiestrą grać, ponieważ jest to uskrzydlające. Człowiek nie jest sam, człowiek jest jednym ze współwykonawców. I tak samo w kameralistyce. Jeżeli się gra, to się gra w zespołach różnych. Nawet w tym duecie to już jest jedna osoba więcej niż ta jedna biedna solistka na estradzie. Więc tak ją rozumiem i po tym, co powiedziała, ją jeszcze bardziej kocham.
Marcia Argerich, a mi się od razu Marta Argerich kojarzy z Iwo Pogoroliciem. No tak, oczywiście, to też bardzo, bardzo kontrowersyjny, ale wspaniały artysta, jeszcze jak był trochę młodszy, bo teraz to już różne rzeczy mu się przytrafiają, wszyscy o tym wiemy, natomiast no to był wielki pianista, wielki artysta. Ja nie lubię takich szablonowych, poprawnych osobowości. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Musi mieć swoją osobowość i indywidualność i coś do powiedzenia poza tym, co nuty przekazują. Czy pani także trzeba? To znaczy nie jestem w takim stopniu aż bardzo, natomiast no, nie jestem do końca normalna. Nie, absolutnie. Więc pani Beato, no wiem, że pan się śpieszy, a ja się boję, że pan się spóźni na coś, na co pani czeka. Publiczność poczeka. Tak? Żartuję. Więc życzę pani udanego koncertu dziś u nas w Słupsku. Po prostu niech będzie ten koncert, no tak jak pani chce. No to jest nieosiągane. Tak jak chcę, to jest nieosiągane. Właśnie o to chodzi. To jest ten perfekcjonizm, który mi tutaj bardzo przeszkadza w ogóle w życiu i to jest moja też oczywiście jedna z zalet, no bo dobrze być fajnie być perfekcjonistą, dołóż się do ideału i poprawia się. Właśnie w każdym aspekcie chce się być doskonałym, a to też jest bardzo duża wada, więc to tak. Niech pani zagra. Ale przynajmniej na... To by było super. To okej, okay, to nie dziękuję, natomiast za spotkanie dziękuję i dziękuję państwu również. Beata Bilińska. Dzięki serdeczne. I pozdrawiamy. Pozdrawiam. Thank you.
nierówno. Tak, pan perfekcjonista. Tak, u mnie wszystko jest symetryczne. Ale umówiona pani jest? Gdzieś tutaj. Ja muszę szybko na obiad w prostu lecieć i odpocząć jeszcze, bo tam znowu 19. I... To jest dopiero 15. Za 15. Ale to ja muszę mieć swoje jakieś tam. Swoje procedury. Swoje procedury. Wszystko jest dobrze. Może nie tak blisko siebie, bo wtedy chyba nie. Lepiej jak się siedzi po dwóch stronach łapy. To możemy lecieć, tak? Zapowiadam panią i tam kilka pytań. To lecimy. No nie jest, nagraliśmy. Bardzo pani dziękuję. Fajnie było. No.